Czyli znowuż centrum Warszawy, proszę Państwa, znowuż tu jesteśmy przy Marszałkowskiej, Jerozolimski, Pałac Stalina Kultury i Lenina. Dopiero co z Saskiej żeśmy wyjechały. No i kilka takich rzeczy. No, spokojny naród, spokojni ludzie, ale zawsze obok kilku moherów lepszych są mohery gorsze. Czyli, że tak, ponieważ to Saska Kępa, Berezyńska, szpanowanie, trzymanie kopyt w kieszeniach, tam nawet taki samochód się objawił, Państwo widzieliście, facet się zatrzymał tam, gdzie nie powinien, bo to centrum krwiodawstwa, to się nie powinno stawać, proszę Państwa, że uważał, że ja jego fotografuję, filmuję. Także wiecie Państwo, Saska Kępa to nie jest on, Saska Kępa to jest ulica, Saska Kępa to jest mostek, ale wiecie Państwo, jak ktoś wyżej sra niż dupę ma, no bo tutaj na Saskiej tak jest, że wyżej srają niż dupę mają, a to przecież motłoch, to przecież ogólnie motłoch, to więc kilka osób zauważonych takich, jak mówię, jedna szła z papierosem, szpanowała, co inne szło, bokiem patrzyło się, szpanowało. Warszawa jest jedną z największych wioch na świecie. Absolutny brak kultury, absolutny brak wyczucia. Tylko dla siebie, pazerni, chciwi, do worków. Dobrze Szydło powiedziała, bardzo dobrze, że tylko o sobie myślić, tylko o sobie myślić. Mówiła to do grupy ludzi takich uważających się za lepszych. Dobrze, że na Facebooku objawia się takie zdanie. Wszyscy równi jesteśmy. Wiecie, to jest ewenement jak na XXI wiek. Ja myślę, że w ogóle najwyższy czas, że baba nie odkrywa niczego nowego. Ale trzeba coś takiego powiedzieć od czasu do czasu.